Zadanie 12. Rozwiąż równanie. Logarytm z liczby x plus 6 musi być równy liczbie minus 2. I teraz tutaj pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy logarytm przy podstawie a z liczby b, jeżeli on jest równy liczbie c, to znaczy, że liczba c jest wykładnikiem potęgi, której podstawą jest a. Dlaczego? No bo logarytm przy podstawie a z liczby b pyta nas się, do jakiej potęgi ja muszę podnieść podstawą logarytmu, czyli a, żeby uzyskać b. Stąd też tutaj równaniem tożsamym będzie następujące równanie. A do potęgi c jest równe b. Tutaj nie mamy określonej podstawy logarytmu, w związku z powyższym domyślnie wiemy, że jest to 10. W związku z powyższym, skoro tak, to możemy zapisać, że x plus 6 jest równe liczbie 10 do potęgi minus drugiej. I teraz, jeżeli jakąś liczbę całkowitą podnosimy do potęgi również całkowitej, ale mniejszej od zera, to podstawę potęgi odwracamy, natomiast mianownik podnosimy już do potęgi nie minus m, tylko do m. I na podstawie tego wzoru przekształcimy sobie tutaj prawą stronę tego równania, uzyskując x dodać 6, które jest równe liczbie 1 nad 10 do potęgi drugiej, co oznacza, że x plus 6 jest równe liczbie 1 nad 100. No i teraz musimy szóstkę przenieść na prawą stronę równania, pamiętając o zmianie znaku. Będziemy mieli w związku z powyższym x, który jest równy liczbie 1 nad 100 odjąć 6. No i teraz możesz to oczywiście policzyć w pamięci, ale jeżeli masz trudność, żeby wyznaczyć wartość tej różnicy w pamięci, to pamiętaj, że liczbę 6 zawsze możesz zapisać w postaci ułamka zwykłego w taki sposób, żebyśmy uzyskali tutaj odejmowanie ułamków zwykłych o tych samych mianownikach. Liczba 6 to jest dokładnie to samo, co 600 dzielone na 100. A skoro mamy już odejmowanie ułamków zwykłych o tych samych mianownikach, to tę różnicę mogę zapisać w taki sposób, co oznacza, że ja tutaj uzyskuję minus 599 dzielone na 100. No i teraz oczywiście to, co mogę zrobić, no to albo mogę zostawić taką liczbę w takiej postaci, w jakiej ona jest, albo mogę włączyć całości. Liczba 100 w liczbie 599 mieści się 5 razy, w związku z powyższym tutaj mamy minus 5 całych, no i zostaje nam jeszcze 99 setnych, czyli albo tę odpowiedź, albo tę zostawiamy jako ostateczną.